oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawce. Drodzy strażacy, ludzie odwagi, którzy bronicie naszego życia, zdrowia i mienia. Witam Was bardzo serdecznie w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Łękawce. I w tym dniu chcemy nie tylko Was uszanować za Wasz trud, ale także uczcić to, że dla nas bezinteresownie się poświęcacie. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej Wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachował grzech swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, abyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie.